Cześć, jesteśmy dzisiaj we Wrocławiu i przepytujemy przechodniów, co jedli w szkolnych stołówkach. Ten taki kurczak w potrawce z marchewką i z groszkiem. No. Budyń z sokiem malinowym na wierzchu jako deser. Jako Polak, schabowy i mielony. Płatki z mlekiem to była ulubiona potrawa. Podawali jakiś kisiel z kota. Naleźniki jakieś takie proste, domowe. Nigdy nie chodziłam do szkolnej stołówki. Sandwich, mostly a time sandwich, a ham sandwich. Barsz czerwony, krokiety. Wszystko co najlepsze, co również u mojej mamy mogłem spotkać. Kiedy na parze z sosem truskawkowym. Bardziej zapachy mi zapadły w pamięć niż smaki. No właśnie nie potrafię tego określić, to są jakieś dziwne zapachy. Jaką potrawę zjadłbyś ze smakiem ze szkolnej stołówki? Schabowy. Schabowy i mielone dalej. Groszek z marchewką. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie. No, jeszcze raz gorszek z marchewką. A jaka potrawa budzi najgorsze wspomnienia? Szpinak i flaczki. Dlaczego flaczki? To brzydliwe jest, z czego oni to robią? Sałatka szwedzka, w której kiedyś znalazłem włosy pani kucharki, bo nie miała tego. To bigosz takie, pamiętam, z ziemniakami pieczonymi. Czy jeździła ona w czasy albo na kolonie, to były rano zupy mleczne. To było coś najgorzej ohydnego. Jakieś mleczne takie potwory. Też, to okropne. Nienawidziłam zawsze zup. Ryba. Ryba? Z całą szkielet. Pamiętam wątróbkę, wtedy było wątróbka. Straszne. To się lubi wątróbkę teraz. Ja teraz też. I tak samo ze szpinak, to też nie było najlepsze chyba wtedy. Pomidory. Jak byłam dzieckiem, nienawidziłam pomidorów w żadnej postaci oprócz zupy pomidorowej i keczupu. Trauma do dzisiaj, podobna jak mój kolega, który w podstawówce jadł pomidorówkę nosem.